Witam serdecznie z tej strony Markiz i zapraszam Was do dalszej przygód z grą God of War Ragnarok. A my lecimy dalej z naszą przygodą. Widoki piękne są. Skupmy się na opuszczeniu tego miejsca. Racja. Bomba światłości! Uważaj, z lewej! Idziemy dalej. Idziemy dalej. Widzę wroga z lewej! Z tobą, ojcze! Skierpa! Na dole! Zanim przyjdzie ich więcej.
Światło z lewej! Bracie, ten parszywiec za chwilę wyrównie! Musimy iść dalej. Strasznie się ożywił. Wszystko z nim dobrze? Skup się, Andrusie. Tędy! Yeah!
objawia się mocą światła! I było sobie życie. Tyże, wszystko dobrze? Nie. Już po wszystkim. To dopiero początek. Ale... Tyże, wszystko będzie dobrze. Wiedzieliście, co nas czeka. Mówiłem, że już nie walczę i co wlokę za sobą zwłoki niewinnej elfki. Niewinnej? I każdy krok przybliża mnie do zniszczenia Asgardu. Nie mamy wyboru. Zawsze jest jakiś wybór. Nie poprowadzę was na wojnę. Nie mam mowy. Nie jestem już tamtym bogiem. Nie chcę walczyć, ale przy waszej trójce nie da się tego uniknąć. Wasza ścieżka wiedzie przez niezliczone śmierci. Przez niewyobrażalne cierpienie. Jesteś cały? Tak jest. Hej, Tyże! Dzięki. I przepraszam cię za tamto. Ja... Nie. Ja przepraszam. Nie powinienem tu być. Nie zwlekajmy. Posłuchaj. Chcę po prostu zrobić to, co trzeba. A zgodnie z przepowiednią... Dość już tych przepowiedni. Na wojnie nie znajdziesz celu, którego szukasz. Wojna to rzeź. Co w takim razie mamy zrobić? Poddać się? Stać bezczynnie? Dość tego. Dalsze kroki omówimy w bezpieczniejszym miejscu. Na robitła na ścianach. Ojcze! Atak ciemnych elfów. Nie mogłem się doczekać. Masz dość walki ze twarzą. Nie mogą dać tam spokoju. Gierwa! Gierwa!
Wydźwigajmy się stąd! Tędy! Przejść. Chodźcie, chodźcie.
atak z lewej strony! Ale oberwałeś! Wszystko gra! Bracie, stawaj szybko! Tędy idziemy. Tędy! Skierpa! Dobra, my idziemy dalej. Idźcie do przodu! Możemy opuścić to miejsce? Już za chwilę. Tędy. Tyże, my... Otwórz bramę, proszę. Pragniesz wojny, Atreusie? Rozejrzyj się i zobacz, co zrobiła z pustkowiami. Ja dość się już napatrzyłem. Nie musimy się śpieszyć. Powinniśmy zbadać tę pustynię. Posłuchaj, wiem, że przepowiedniom nie powinno się ufać, ale nie możemy lekceważyć tego, co widzieliśmy. Nie lekceważymy tego. Porozmawiamy o tym w domu. Na razie chcę poszukać rannego zwierzęcia, które słyszałeś. Ty... serio? Tak. No, to zgoda. Dobrze. Tak. Prowadź. Powinniśmy tędy dotrzeć na pustkowia. Musimy tylko pokonać tę materię gniazd. Pamiętam to. Zdecydowanie teren ciemnych elfów.
co idziemy. Atreusie, jesteś coraz lepszy, szybszy. Może kiedyś będę lepszy od ciebie. Jeżeli nie, to zawiodę. O. Co to za zwierzęta? Gulony. Żyją w Vanaheimie. Nie jestem pewien, co tu robią. O, nam gdzieś chcą zaprowadzić. Ale ja tutaj chcę się rozejrzeć jeszcze. Witajcie, wędrowcy! Miło, że zbierasz nasze łupy. Zobaczmy, co możemy robić. Możemy sobie ulepszyć jeszcze topór. Ten topór jest coraz potężniejszy. Tu już nic nie zrobimy. Tu też nic. Do zobaczenia! Tarczę jeszcze możemy coś zrobić z tarczą. Demo. Akcesoria. Puste. A, tylko to mamy. No dobra. Zobaczmy, czy jeszcze się coś tutaj ukrywa przed nami. Bracie, nie myślałeś, żeby tymi ostrzami podsmażać mięso? Nie. Skaziłyby je. A, przez ich magiczną aurę? Przez krew. A, tak. No nic. Dobra, to prawdopodobnie będziemy musieli się dostać tym pojazdem. Ale to już w następnym odcinku. Jeśli się podobało, łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i zapraszam do oglądania następnych przygód. Trzymajcie się ciepło. Cześć.